poprzednim odcinku. Witajcie ludzie, z tej strony PerKorn, a to druga seria, zagrajmy w Danganronpa Multiplayer VNO Edition, czyli innymi słowy, jest to kontynuacja tego, co wydarzyło się w części pierwszej, a można by nawet powiedzieć, że sesji pierwszej. Innymi słowy, po tym jak Celeste dostała się ze szkoły, doszło do nowej historii. I występują w niej m.in. Vixi jako Mikan Tsumiki, elitarna pokojówka, Azeri jako Ryoko Todashi, elitarny chemik, Batik jako Izuru Kamukura, uczeń z Reverse Course, Toro jako Gundham Tanaka, elitarny obserwator, Direktor jako Sonia Nevermind, elitarny muzyk, Nob jako Komaru Naegi, elitarne medium, Vargas jako Fuyuhiko Kazuryu, elitarny strzelec, Kitty Kat jako Peko Pekoyama, elitarny tropiciel, Dream jako Kyoko Kirigiri, elitarna przewodnicząca samorządu, Pieśmin Geralt jako Junko Enoshima, elitarna mistrzyni skradania, Osukaru.pl jako Byakuya Togami, elitarna determinacja oraz Nanofujce jako Fujisaki Chihiro, elitarna projektantka. Cała ta grupa została wysłana na wyspę Dagan Island, gdzie czeka na nich jakiś biały królik na lotnisku. Po co? Chuj wie. Ale powiedział im, że mają zdobyć fragmenty nadziei poprzez komunikowanie się między sobą. Jakie komunikowanie? Czyli umawianie się na randki, gadanie, pomaganie sobie i tak dalej. Dzięki temu zbiorą fragmenty nadziei, a kiedy wszyscy zbiorą między sobą te fragmenty nadziei, a z nich powstanie diament nadziei, czy cokolwiek innego, to wtedy wyznają się z tej wyspy. I kiedy niektórzy z tych uczniów zaczęli sobie znać wyspę, udało im się zdobyć te fragmenty nadziei. Wtedy także Usami zaprosiła ich na plażę i podarowała im stroje kąpielowe. Po co? No po to, aby się kąpali, to chyba logiczne. Ale wtedy, gdy już niektórzy z nich byli w wodzie, nagle na monitorach pojawił się jakiś inny zwierzak. Wracał się Monokuma i powiedział im, że aby przyszli do parku na centralnej wyspie. Powiedział im, że mają się zabijać, bo jak nie, to nie. A naprawdę to dlatego, że muszą zebrać fragmenty rozpaczy po to, aby dostać się z tej wyspy. I tak, zabójcza gra dopiero się zaczęła. I tak też, pomimo że większość osób na początku nie wierzyła w to, o co tutaj chodzi, Monokuma kontynuował swoją monotonną gadaninę, mówiąc, że mają się pozabijać, bo jak nie, to nie. Narodowy to po to, aby mogli dostać się z tej wyspy. I tak też, większość osób nie wierzyła go na początku na serio, ale po jednym dniu nagle Monokuma wymyślił pewien motyw, a było to przyczepienie się do siebie nawzajem przy pomocy kajdanek. Dokładnie, kajdanek. Niektóre osoby zostały przydzielone w pary. I w trakcie tego pewna grupa, a była to Peko Pekoyama oraz Kyoko Kirigiri, zostały zabite za to, że próbowały dostać się z wyspy przy pomocy podejmowania tratwy. I wtedy też Komaru Naegi dostała Izuru Kamukurę do siebie jako partnera do kajdanek. Izuru Kamukura najpierw miała Komaru Naegi miała przy sobie Peko Pekoyamę jako partnera, ale potem gdy ona zeszła, to dostała Izuru Kamukurę. I wtedy też Komaru Naegi pomyślała, że Izuru Kamukura to demon, który przejął Pekoyamę, dlatego też zaczęła na nim odwalać swoje rytuały. I wtedy też Izuru Kamukura przeniósł się w Hajime Hinaty, czyli gracza z pierwszej gry o zabijanie, Okazało się, że Izuru Kamukura to był dziadek Hajime Hinaty i Hajime Hinata powiedział, że wszyscy ci gracze znajdują się w programie Neo World Program, mimo że ten program się tak nie nazywał, tak czy inaczej. Monokuma później ocenzurowała wszystko, co nawija, ale tak czy inaczej okazało się, że to właśnie ten Izuru był dziadkiem Hajime. I ta maszyna odczytała wspomnienia Izuru zamiast Hajime. I dlatego też Hajime był Izuru. Logiczne? No chuj wie. Ale Monokuma tak się wkurwił, że po prostu zdjął wszystkim kajdanki za to, że zniszczyli mu skrypty. Normalnie jakby byli w jakiejś grze. Ta. I wtedy także Monokuma wyskoczył z nowym motywem. A między innymi znowu wezwał wszystkich do parku. I tam też przeniósł się w King Konga. I wziął Sonię Nevermind, co w sumie jest nieważne, na skałę Monokumy. I tam też ją zostawiła i powiedziała, cóż w sumie zostawił, i powiedział, że jeżeli się nie zabiją w ciągu 2 dni, to wtedy Sonia Nevermind zginie. Czemu? Chuj wie. Nie, no po prostu nie zginie, ale po prostu nie wiem, miał ją zdepchnąć ze skały czy coś i dlatego też nagle okazało się, że wszyscy zaczęli biegać po jakieś bronie, tarcze i w ogóle inne rzeczy. Aż nagle odkryto ciało Soni przy skale Monokumy. Okazało się, że połamała się na kość. Czy ktoś ją zepchnął? Może została zamordowana? O tym dowiecie się dopiero za moment. Mata.